No i dobra, kolejna trasa w tym samym tygodniu, bo jest wtorek. Ja wczoraj zrobiłem kółko na Szczecin z powrotem, byłem w domu, teraz ruszam na załadunek, jeszcze wcześniej na myjnię, załadunek na 10, jest 8.15, mam nadzieję, że się uda zdążyć. No i jutro misja, jak w polskich trackersach, bo dzisiaj tego załaduję, może jak się uda, zadzwonię do klienta, może jeden punkt ściągnę, ale jutro są 3 zrzutki, no i chciałbym załadunek, żeby się udało zrobić. No i wiadomo, chciałbym być na święto w czwartek w domu. No ale jak się nie uda, to się nie uda. Także jutrzejszy dzień jest ciężki. Zobaczymy, co z tego będzie. No, weekend długi, więc roboty też jest sporo. Jak w piątek nie popracujemy, to się też nic nie stanie, bo naczepy są do malowania w jednej osobówce, opony zimowe do przełożenia, w drugiej osobówce klocki, kolumna MacPhersona do wymiany, także o Jezu. Dużo rzeczy do roboty. Dobra, będę się włączał z załadunku, zobaczymy jak pójdzie. No, ja już jestem na miejscu i muszę powiedzieć, że już było grubo, groźnie, bo nikt nie wiedział, niby na CB się nie odzywał, gdzie to tutaj jest. Według Google wiedziałem, jechałem, byłem już blisko. Głupi AIGO co chwilę wyświetlało jakiś zakaz, a to 18 ton, a to most, wiadomo, no 18 ton w tym przypadku docelowo akurat, jeżeli... No raczej problemem by nie było, no najgorzej jeden most, prawda? Wiadomo, że do firmy dojechać trzeba, dzwoniłem, więc nawet jeżeli na tej akurat drodze dojazdowej ja wybrałem najbardziej, że tak powiem, możliwie główną, no to bo od strony Mirkowa dojeżdżałem tutaj do Wrocławia, tam specjalnie z piątki pojechałem na Warszawę, a ósemką i od strony Mirkowa tam zupełnie od drugiej strony wjeżdżałem do Wrocławia główną drogą, czy tam ciężarówki jadą, więc to 18 ton, no to mówię... Nie wiem, czy to ten zakaz godzinowy, bo nawet nie wiem, czy cały czas jest we Wrocławiu ten zakaz godzinowy. Kurczę, kiedyś, no dawno temu tutaj tak jeździłem z dostawami, to wtedy się tym interesowałem. Teraz szczerze powiedziawszy, nie pamiętam kiedy ostatnio we Wrocławiu byłem w środku, że tak powiem, w mieście, tutaj w obwodnicy z dostawą. Do Amazona jeździłem wcześniej, ale to wiadomo, tam Amazon to tego zakaz nie dotyczy, albo przynajmniej jeżeli dotyczy, to tak blisko jest tej głównej drogi, że się też tym nie przejmowałem szczególnie. No nie wiem, teraz szczerze powiedziawszy, nie wiem. Ale zależało mi bardzo, no co by nie było, muszę tu wyjechać na tą firmę, żeby rano być już tu z czystym tachem, żeby mnie ściągnęli rano i żeby móc gnać dalej. Więc tutaj się władowałem i jak już dojeżdżałem, no to facet na CB mówi, że ta ulica, na którą jadę, to niby jest w samym centrum. No, nawigacja pokazywała jedna i druga, że to już blisko. No, że patrzę to rzeczywiście na goglach. Także to akurat to olałem, że to jest w samym centrum. No nie na obrzeżach, ale też nie w ścisłym centrum. No i jeszcze tutaj zadzwoniłem, dogadałem się, że mogę wjechać do środka. No i pani mówi, że no czy się na to godzę, że tutaj mnie zamknie się na tym terenie. Ja mówię, no tak, oczywiście, że tak. Nawet wolę być zamknięty na terenie bezpieczny niż tam gdzieś na ulicy stać, to zdecydowanie. No i wjechałem do środka, ustawiłem się tak jak według wytycznych magazynierów, gdzie tam cofnąłem, a rano tam kawałek do przodu podjadę i otworzę boki, mnie zdejmą. Także tu nie mam problemu, ale jeszcze po wytyczne miałem iść do pani kierownik. No to tak się zdziwiłem, no dobra, no to idę po te wytyczne. Pani kierownik mówi, że są kamery i żeby nie szlajać się po terenie. Ja tak na początku się troszkę obruszyłem, w sensie no tak nie pokazując tego, bo oczywiście jestem wdzięczny, że mogę stać na firmie, bo wszyscy wiemy, jak bardzo to jest rzadkie zjawisko niestety, że można na firmę wjechać i robić pauzę do rana na terenie danej firmy. I mówię, że akurat no dzisiaj nie zamierzam żadnych, że tak powiem, burt wstrzynać, ani nie zamierzam mi się nic wywijać w nocy, będę się zachował kulturalnie, tak pół żartem, pół serio się uśmiechnąłem, a pani mówi, no wie pan, gdyby pan widział, co tu się działo kiedyś. I tak mi się zrobiło głupio, niestety jako za kierowców, niestety będąc tutaj w tym przypadku przedstawicielem w dużym cudzysłowie, powiem, braci kierowców, w dużym cudzysłowie, no to sobie jedynie tylko wyobraziłem, co mogli tutaj wyczyniać nasi koledzy z pracy, nasi koledzy po fachu, do tego stopnia, że ludzie się boją i mówią o kamerach, tu pani mówi o kamerach, żeby się nie szlajać. No, nie wiem, powiedzmy, że jakieś wyrzucanie śmieci w miejscu niedozwolonym, czy nie wiem, ulżenie sobie w sytuacji potrzeb fizjologicznych w miejscu niedozwolonym pomijam, ale
Na to wychodzi, że ktoś musiał po prostu tutaj chodzić i grzebać gdzieś, nie wiem, są palety z towarem, prawda, jakieś magazyny, to ktoś musiał coś w tym stylu robić. To jest dla mnie po prostu poniżej wszelkiej krytyki. A jeśli chodzi o załatwianie potrzeb fizjologicznych, no to dlatego pomijam, bo no chyba, że ktoś po prostu nabrudził, bo tutaj jest dostępna, otwarta całą noc, piękna, czyściutka toaleta, w której byłem. Co prawda nie ma prysznica, ale zamknięta, elegancka toaleta, zlew, czysto, pachnąco. No to jeżeli ktoś tutaj miał możliwość korzystania z tego parkingu, możliwość korzystania z tej toalety i narobił syfu, to naprawdę to jest. No, ręce opadają. Jak Boga kocham, ręce opadają. A jakieś grzebanie czy jakieś złodziejstwo, no to już w ogóle to już mi brakuje słów na to. I zobaczcie, jak rzadko się zdarza, a jak bardzo by nam to ułatwiło pracę, biorąc pod uwagę te tachografy, że można wjechać na firmę i można praktycznie robić pauzę elegancko w kulturalnym miejscu. Tam, gdzie się będzie rano ściąganym. Przecież tutaj na Odbity, to ja to stąd, gdzie stoję, to mam podjechać 5 metrów, to nawet teoretycznie tacho bym nie musiał ruszać. Jakbym potrzebował, to bym nawet tacho nie ruszał. Bo w takie tam 5 metrów to mogę podjechać dwa razy, stanąć i tacho i tak tego nie chwyci. Oczywiście na wykresie prędkości, tam już tam komuś tłumaczyłem w komentarzach, będzie widać, ale to tak czysto teoretycznie pauza będzie zaliczona. No i jest, ile czasu jest się do przodu. Jeżeli oczywiście się, jeżeli komuś oczywiście na tym zależy, tak mi w moim przypadku. No ale niestety, nasi koledzy po fachu potrafią narobić takiego bałaganu i takiego gnoju, mówiąc wprost i otwarcie, że firmy zamykają, parkingi zamykają dla kierowców, nie, są zakazy zatrzymywania. No. Myślę, że na pewno w części przypadków takie zakazy są z kaprysu właściciela, bo tak, a w dużej mierze po prostu ze względu na wcześniejsze doświadczenia i fatalne zachowanie kierowców, takie sytuacje mają miejsce i to jest cholernie przykre po prostu. Cholernie przykre. Ja tymczasem znowu mam bardzo długą pauzę i dużo czasu do zagospodarowania, bo jest jakoś tam po 16. No i co? Ale mam co robić, bo mimo że auto umyte z zewnątrz, nawet kopaki sobie dzisiaj polerowałem, chociaż szczerze powiedziawszy mam plan co do kół. Nie wiem, kiedy ten plan zrealizuję, ale no mam tam parę pytań. W sensie też do Was między innymi, bo rozmawiałem z kilkoma osobami i już są zdania podzielone, ja też mam zdania podzielone. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o szerokim laczku w takim rozmiarze półmegowym, w sensie 2,85, 55, te tak jak są, no te naczepówki, 70, nie? To ten rozmiar, który jest równy, taki jak naczepowe koła, tylko oczywiście przodowy. Jak one się zachowują, bo słyszałem znowu, nigdy nie miałem na żadnym aucie szerokich laczków. Teraz w ogóle też to opowiem historię, bo mamy problem, był problem z Iveco porządny, a Iveco miałem w planach też założyć szerokie opony z przodu, no ale niestety akcja szybka w sobotę się okazała, że okazało się, że po prostu o dwuletnią oponę Goodyeara z dużą ilością mięsa, zresztą wrzucę zdjęcia, nie wiem czy teraz, czy na koniec filmu, po prostu rozerwało praktycznie na 3/4 długości wokół felgi. Ta opona po prostu była rozerwana. No, ja nie wiem jak długo kierowca na tym jeździł. Mam nadzieję, że to się niemożliwe, że też długo, bo to pewnie już by było czuć, że tylko kierownica wybiła, ale to po prostu było opatrzność boska, ostatnie minuty, ostatnie metry, żeby ta opona nie wystrzeliła. Jak szukaliśmy organizatora w tą sobotę na bazie i jechałem umyć samego konia, to się bałem jechać na mynie po prostu ten kawałek samym koniem z tą rozerwaną, to takie po prostu pęknięcie opony tam z tym, nie grzebałem śrubokrętem, ale pewnie druty było widać. Od wewnątrz nie, bo tą oponę ściągałem, od wewnątrz nie było widać, ale po prostu no tak pękła wzdłuż felgi, że czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Nie mam pojęcia co się stało, jakaś wada opony, bo niemożliwe, żeby gdzieś kierowca zahaczył, czy od manewrowania w miejscu, bo też takie opinie słyszałem, nie aż tak. Wiem, że takie rzeczy się dzieją od kręcenia w miejscu, ale nie aż tak. To mówię, wstawię zdjęcia, bo jestem w szoku, że Goodyear się tak mógł rozlecieć. Co prawda też potem się okazało, bo ja nie wiem, jakiś widocznie jestem na oponach, się nie znam, nie tak jak myślałem, że się znam, bo zawsze myślałem, że jest Michelin, Goodyear. Się okazuje, że Goodyear jakościowo strasznie spadł i podobno to normalne, że te Goodyeary tak pękają, ale nie, czy aż tak, nie wiem. W każdym razie miała być szybka, miała być opony szerokie do Iveco gdzieś tak na jesień kupowane, bo myślałem, że ze spokojem, że do jesieni te opony przejeżdżą, albo nawet dłużej. No, szybka akcja była i musiały te opony polecieć i zostały wymienione na opony, które mieliśmy w magazynie, takie same po prostu Goodyeary, ale wyższe, z lepszym mięsem. No, takie awaryjne, zobaczymy zobaczymy co będzie, no, trzeba będzie chyba. No na razie on jest jechać, no bo co, no szkoda też, żeby opony leżały w magazynie. Trzeba je po prostu zjechać.
Także taka sytuacja, to są nasze opony od nowości kupione, więc też nie ma ryzyka, że tam nie wiadomo, który to rocznik, czy coś się z nimi działo, bo to tak, to jest oponami używanymi, że mimo, że mam dużo miejsca, to lepiej, to różnie trzeba tak podchodzić, raczej z rezerwą do tego, no, ale jak to są nasze opony, to też jest inaczej, no, także taki niestety, taka niestety przygoda z tymi oponami, no i ja te chcę teraz założyć też, nie wiem, czy teraz, czy na jesień, do siebie szerokie opony. I nie wiem, bo podobno łożyska dostają, podobno gorsze hamowanie, podobno większe spalanie. No, myślę, że większe spalanie może być. Myślę, że łożyska mogą faktycznie dostawać. Jakieś tam, prawda, gdzieś w tym jest, ale praktycznie, jak ktoś jeździ na takim półmęgowym rozmiarze, na przykład tak Mira Trans mają taką konfigurację. W sensie oni mają 2,95 z tyłu na ciągnącej, takie małe zupełnie, ale te takie megowe przody mają. Te półmegowe, te mówię, ala 70 na czepowe. Jak ktoś się zachowuje, jak ktoś z Was jeździł, to piszcie swoje przykłady, jak się opony zachowują, czy nie pękają przy, na bokach. Chodzi o to, żeby potem po prostu je na środkowej osi na naczepie dojechać, nie? To jest, więc żeby w miarę ładnie równo schodziły, jak się zachowują i jak spalanie i tak dalej. Ale dobra, bo miało nie być monologów i gadania na wyłączonym silniku, że tak powiem, na postoju, a tak się tu rozgadałem teraz. Więc najwyżej włączę się później. Ja się teraz biorę za jakieś sprzątanie, bo tak jak mówiłem, auto z zewnątrz sobie wysprzątać w środku, mając tyle czasu, może sobie coś poćwiczę. I potem, jak już będzie zachodziło słońce, to sobie zjem obiad. Nie wiem, może wezmę się za montaż odcinka kolejnego. No i tam może się potem włączę, albo pewnie się włączę wieczorem. Kolejny dzień. Pauza minęła super spokojnie, cisza, spokój, elegancko, tak jak mówiłem, do toalety blisko. Sam na firmie zupełnie super, naprawdę super. Rano w ogóle też się udało, bo jeszcze przed 7, przed otwarciem, tak naprawdę hurtowni magazynier do mnie podszedł, zapytał się co mam, powiedziałem co i jak, mówi, że no to i tak będę musiał poczekać na sprawdzenie, no, zanim ich samochody poładują. Ja mówię, może bym się tu mi wyciągnął te dwie palety, resztę sam wyciągnę, bo to takie luzem, lekkie rzeczy, to i tak wózkiem tego nie da rady wyciągnąć. Wyłożę z boku na palecie i potem tam przy czasie sprawdzicie, on dobra, to dalej, to otwieraj ten bok. Palety mi dwie wyciągnął, ja tam ułożyłem, nawet i potem też jeszcze pomógł, także to dosłownie, no, jeszcze przed kawą po prostu, ledwo co się obudziłem. Tylko po prostu zasłony do góry podniosłem, to zaraz magazynier do mnie poszedł, więc jeszcze przed kawą byłem zdjęty. Potem stanąłem sobie na bok, zrobiłem się śniadanie, toaleta, kawa, nie wiem, niecałe 20 minut, pół godziny. Już mi dokumenty przyniósł, także jeszcze po prostu zanim, już miałem dokumenty, a jeszcze się ogarniałem, żeby wyruszyć. Także no naprawdę elegancko, no ale niestety już teraz humor mi się psuje i jadę na drugą zrzutkę, mam jeszcze 60 km, klient nie odbiera telefonu. Adres na dostawę mam tylko podaną miejscowość, nic więcej, tylko nazwę miejscowości. Także super, po prostu rewelacja. Takie sytuacje uwielbiam, jak nikt nie odbierze telefonu, jak nie uzyskam pomocy, to po prostu wypieprzę towar przy tablicy nazwy miejscowości i uznam, że jest towar dostarczony, bo tak to ktoś zorganizował. Dobra, sorry, no wiadomo, się wkurzam, ale no tak jak mówiłem, czas napięty. Chciałbym mieć już chociaż tą drugą zrzutkę za sobą. A co tu za kibel się dzieje? Awaria. Chciałbym mieć tą drugą zrzutkę za sobą, mam już załadunek i jeszcze trzecią zrzutkę do zrobienia, więc no jest co robić, jest co robić. I jeszcze teraz ta pogoda, no dobra, miejmy nadzieję, że przez te 60 km się trochę wyklaruje. Oczywiście samochód czysty, koła czyste, kopaki wypolerowane, to oczywiście musi lać. Dobra, próbuję do gościa dzwonić jeszcze raz, będę się włączał później. Dobra, trochę się wyjaśniło. Klient jest obcokrajowcem. Nie wiem, trudno mi wyczuć po akcencie, czy to jest Ukrainiec, czy to jest ktoś inny zupełnie. Zobaczymy na miejscu. Podobno ma być na miejscu. Podobno to jest nie jakaś tam straszna budowa, tylko jakiś tam plac, żeby się można się obrócić. Potem mówi, że boisko. No trochę trudno się dogadać na razie, bo miejscowość to się nazywa Boguszyce na drodze 45. Mówię, gdzie jestem. Czy zjechać na te 45, Krapkowice, te sprawy. Proszę jechać na Opole. Ale mówię, to jest w Opolu? Nie, Boguszyce, wieś. No to przy drodze 45, tak? Tak, na Opole. Czy, tak, Opole. On tak w każdym razie mówił, pewnie chodziło mu, domyślam się, bo ja już teraz tutaj taki skrót myślowy znowu stosowałem. Jemu chodziło o to, żeby się w kierunku Opola, pewnie, żeby jechać w kierunku Opola za czwórki. A tak to mówił, jakby było to w Opolu. No dobra, mniejsza z tym. Mam nadzieję tylko, że, bo ja już oczywiście swoim zwyczajem czarnowictwo uprawiam i widzę podmokłe boisko, na którym ja będę musiał wyjechać i się obracać. Bo jakieś bramki, coś, nie mam pojęcia, ja mam jakieś, kurczę, sanitarne
jakiś taki duży zbiornik, nie wiem, czy to jakby, jak tak myślałem, że to może jakieś, nie wiem, do szamba albo coś w tym stylu, ale w sumie się nie przyglądałem. Wiem, że taki duży zbiornik na palecie stoi, jakieś tam pierdółki. I problemem jest ten zbiornik. Zbiornik będzie trzeba zdjąć wózkiem. Ale nie, a te rzeczy, te reszty, to tam nawet mogę ręcznie ponosić, byleby gdzieś tam nie wjeżdżać w jakiś syf. Ale no zobaczymy, zobaczymy. Będę, mam nadzieję, że będzie możliwość i włączę się na tym rozładunku i pokażę, co tam jest grane. Dobra, jestem po rozładunku. Naprawdę szybka akcja, nawet 15 się nie wykręciła. Oczywiście pracy. Kurde, radio włączone. Szybko. Czekaj tu na panowie na mnie. Nie wiem, nie mam pojęcia, no chyba obcokrajowe, ale no nie wiem, nie pytałem się. W każdym razie starszy pan. Bardzo w porządku czekali. Trudno to było to znaleźć, bo to jest tak wąski tutaj. Kurde. Oj. Stop. Na poduszkach konia do góry, bo jest spad. Trudno to znaleźć, bo w taką uliczkę w prawo trzeba było skręcić. Opuścić konia, żeby zderzakiem nie walnąć. I przejechałem tą uliczkę oczywiście, musiałem nawracać. I się tutaj wróciłem. No ale no raz, dwa, tutaj wjazd wąski, ale w środku można było się obrócić i dobra, już po rozładunku, teraz tu gdzieś z boku stanę i dzwonię ten trzeci punkt, jak tam to się dostać, bo tutaj na szczęście to jest początek dopiero budowy, plac taki, gdzie składują, będą składować materiały budowlane, no i to jest spoko, to mi się podoba, tutaj takiej budowy nic nie mam, w sensie do takiej dostawy na budowę, a zobaczymy te dziwne dźwięki, zobaczymy co będzie w tych strzelcach. Teraz muszę na chwilę przystanąć i tego pana wypuścić, bo za mną jedzie samochodem teraz, wypuszczę go i obczaję drogę. Zadzwonię do tego trzeciego klienta, 10 rano. Mam nadzieję, że pójdzie szybko, bo ja już chcę na załadunku być. No, trzeci punkt to nie będzie zbyt kolorowo, już to widzę. Mała, wąska uliczka w centrum Strzelec. Dojazd tylko od jednej strony. Pan nie potrafi za bardzo wytłumaczyć, od której. W sensie mówię od krakowskiej, a ja mówię krakowska, czyli to jest od ta 9-4, ale od 8-8, czy od drugiej strony wyjechać, czy jak. Panie, ja tam nie wiem, masz pan mapę, to pan zobacz. Także już wiadomo, współpraca zaczyna się świetnie. Ale od krakowskiej, bo inaczej się pan nie złamiesz. A ja mówię, no to dobrze, to a potem wyjadę stamtąd jakoś. No jakoś pan wyjedziesz. Rozumiem, że na twardym, tak na twardym, ale na asfalcie? Nie, na asfalcie nie. Oj, już będzie grubo. Coś czuję, że będzie grubo. 27 km do celu, nie wiem faktycznie od której strony zaatakować tą całą ulicę. No wesoło będzie teraz, jeszcze Góra Świętej Anny, ale wiadomo, z tym tonarzem to będzie raczej lewy pas. I zobaczymy, co to się będzie działo. Kurde, no mam, chciałbym już być po tej zrzutce naprawdę, bo normalnie jak człowiek ładować na magazynie i na magazynie się zrzucać, a nie dostawy na budowę, to jest naprawdę masakra. Tutaj i roboty plusem to jest tylko i wyłącznie to, że jest lekko. Bo te adresy dostaw to jest pół na pół, to są wynalazki, a pół na pół są normalne miejsca. Tutaj akurat w tym przypadku na tej trasie to miałem ten pierwszy punkt zajebisty, drugi punkt normalny, no a teraz czuję, że będzie kibel. Mam nadzieję, że się uda jakoś tam kurde bez uszkodzeń wyjechać, a jak będzie jakieś tam duże ryzyko uszkodzenia samochodu, czy uszkodzenia czyjegoś samochodu, czy budynku, czy coś tam będzie jakoś ten, no to pieprzę to tam. No robię zamieszanie i nie będę tam się ściągał. Także będę informował na bieżąco. Ech, kurwa, tak się bałem, co to się będzie działo, już mówię, kurde, co ja będę, jakieś służby będę wzywał, żeby mnie wyciągali z centrum miasta, a tu się okazuje, że taki lajcik, jak nie wiem, co prawda wjazd z głównej drogi, no to był wąski, ale tutaj to jest 1000 opcji, żeby się poobracać, jest Biedronka, jest kurczę, jakieś skrzyżowanie, w ogóle się okazuje, że jednak z drogi ściągają, więc nie wiem, czemu tak ten pan mówił, że jakiś będę musiał wjeżdżać, czy na złość, czy jednak poszli do głowy, po rozum do głowy i stwierdzili, że jak ja już robię problemy przez telefon, no to jednak mnie ściągną z ulicy. W każdym razie jest elegancko, jest gościu koparkowy, mega w porządku. Wjeżdża w bramę, ja tutaj z drogi ściągam. Także elegancko. Już no, poobracam się, wyjadę sobie i lecę na załadunek. No i po rozładunku. Tak, jak widać, miejsca tutaj akurat sporo. No tu jest takie wąskie gardło przy wjeździe, ale to tam nie problem. Że tak się bałem tego rozładunku, a poszło naprawdę sprawnie i jest ok. No tutaj ono, ten wyjazd, nie, no na koglach to nie wyglądało za ciekawie, ale jest spoko.
Teraz, oj kurde, to teraz tu już nie jest spoko. Jak ja tu skręcę teraz? Chyba pod prąd będę musiał. Trzeba mieć równo pod sufitem, żeby specjalnie wjeżdżać na stację. No co prawda muszę pauzę zrobić, ale żeby wraka sobie zobaczyć. Jest wrak. Stoi. Rano go widziałem. Tablicę ma normalnie. Rano go widziałem z tamtej strony. I mówię, jak będę wracał, to zajadę go zobaczyć. Stanę sobie obok niego. I już jest rozkradziony ostro. Będzie, o kurczę, strasznie rozkradziony jest. Będzie do odcinka o wrakach. Bo mam tam dwa wraki w tej chwili nakręcone. Ale czekam, jestem w kontakcie z właścicielem. Znaczy jeden wrak, a jeden to jest samochód, no zobaczycie, nie jest to wrak po prostu. Ale jestem w kontakcie z... Właściwie teraz nie jestem, czekam na kontakt od właściciela w ten sposób i na razie go nie ma. Dobra, idę kręcić tego wraka tu. No, także teraz nakręciłem tam parę minut tylko tego odcinka do wraków. Przykry widok takiej weko, kurde, tak zniszczony jest, tak już chyba już tam jest nie do odratowania, bo jest rozmontowany, baki osuszone, w środku zrujnowany, zniszczony. A ciekawa kabina, dwie leżanki, taka mała kabina, dwie leżanki ma. Zapomniałem tego powiedzieć w tym odcinku, ale dobra, to. I co ciekawe, on ma katowickie rejestracje, to nie jest aż tak daleko. No kurczę, ile to jest do Katowic, stąd kilometr. Przykra sprawa, no. Przez to Iweko robię pauzę pół godziny, tak to bym może jeszcze... Nie, no nie starczyłoby mi na pewno do Poznania, by mi nie starczyło na bazę. Już dobra, trudno. W normalnej sytuacji w życiu bym nie robił pauzy na parkingu z McDonaldem. Bo mnie za bardzo korci, to jest jak narkotyk, a mam jeszcze obiad od żony, Jezus, jak to jest walka ze sobą. Nie, nieprawdopodobne wręcz. W tym poprzednim odcinku, no to, tak jak mówiłem, temat zatrudniania świeżego kierowcy bez doświadczenia, no nie został wyczerpany prawie w ogóle. I... Znaczy nie, no w sumie to, co najważniejsze powiedziałem, bo właściwie tak, chciałem powiedzieć, że ten temat konfliktu kierowcy z szefem nie został wyczerpany, a nawet też tak naprawdę mocno nieporuszony. Trochę się tego tematu boję, bo ja nie wiem właściwie, czy jest sens w ogóle o tym, czy w sensie, czy jest sens, żebym ja o tym mówił, nie? No bo to jest na tyle temat na tyle złożony i na tyle, że tak powiem, obszerny, że nie wiem, czy to jest sens, żebym ja o tym gadał. Ale jeżeli podsumowując, młodego kierowcę świeżego, bo wiadomo, młody kierowca, no, doświadczenie zdobyć musi, kierowcy skądś się biorą, nie? To nie jest tak, że nagle wszyscy, którzy zaczynają pracę, mają doświadczenie, no wiadomo, tak nie jest. Więc no, zawsze jest jakaś firma, która to ryzyko świeżego kierowcy zatrudniania ponosi, no, nie ma siły, tak jest. Także po prostu, jeżeli ktoś jest takim kierowcą bez żadnego doświadczenia, tak jak mówiłem, no to po prostu musi próbować aż do skutku, gdzieś na pewno mu się pracę uda znaleźć, nie patrzeć na te warunki na początku do końca, tylko po prostu uczyć się i zdobywać doświadczenie, no i jakkolwiek. I tak jak mówiłem, jak się uda, no to po prostu próbować z tatą, bratem, kumplem, jakkolwiek, jakiekolwiek możliwości próbować zdobywać doświadczenie. A jak już próbujemy tej pracy szukać, nie mamy możliwości doświadczenia zdobyć i próbujemy, no to po prostu faktycznie można nawet nie tyle dzwonić, ale może tak, maile najmniej moim zdaniem w tym momencie będą skuteczne, no bo jak ktoś tam przegląda, tak jak mówię, dziesiątki maili jakiś tam właściciel firmy transportowej i zobaczy, że ktoś nie ma żadnego doświadczenia albo jakieś tam doświadczenie, ale nie związane z transportem, z prowadzeniem ciężarówek, no to po prostu sobie to odpuści. Telefony możemy zaplusować, rozmowę możemy zaplusować, ale faktycznie chyba najlepiej, też właśnie ostatnio oglądałem odcinek Kempy Trackera, mówił o tym, żeby jechać właśnie do firmy pogadać i to mi się wydaje, że jest najlepsze rozwiązanie. Oczywiście też je wcześniej może spróbować umówić, niekoniecznie gonić szefa po placu, ale jest jakaś tam możliwość połączenia z nie wiem, sekretarką, czy tam z jakimś ogólnie sekretariatem, zapytać się, czy właściciel jest na miejscu, czy będzie, czy w jakich godzinach jest. I po prostu podjechać się, zapytać, pogadać. To takie, oczywiście on mówi o takich większych firmach, no bo jak są tam rodzinne firmy, to też jest inna sprawa. Zresztą mówię, rodzinne, małe firmy, tak jak nasza chociażby, no to nie mają możliwości za bardzo, żeby młodych kierowców zatrudniać. Takich zupełnie niedoświadczonych, bo z małym doświadczeniem, no to jak najbardziej. No, kierowca, który u nas pracuje, to też nie ma jakiegoś super doświadczenia, u nas go tam szlifuje. Jeździł wcześniej, jeździł ciężarówką, nie wiem, czy rok, czy dwa lata.
ale jeździł i no, radzi sobie dobrze, nie ma jakichś tam absolutnie zastrzeżeń, więc w takim przypadku nawet takiej małej firmie jak nasza jest możliwość pracy, powiedzmy. No ale wiadomo, kierowcy raczej wolą takie tam firmy większe, ze stabilną bardziej pozycją, z lepszymi wozami i tak dalej. Więc no to takie firmy dużej, no to po prostu uderzać, jechać na plac, do biura, pogadać, pokazać się od najlepszej strony. Nawet jak się nie ma doświadczenia, to po prostu już nie będę tego powtarzał, ale albo powtórzę. Mówić, że się chce uczyć, mówić, że zdajesz sobie sprawę z tego, że nie mam doświadczenia, ale chcę je zdobyć i jestem sumienny, będę pracował, więc no na pewno są firmy, które taką szansę dają, będą dawały, więc po prostu ze spokojem. Trzeba próbować aż do skutku, aż na pewno się tą pracę w końcu znajdzie. No i właśnie teraz a propos szukania pracy. Kiedyś rozmawiałem z moim kolegą, który jest kierowcą i no wiele firm transportowych przerobił i też właśnie od niego właściwie mam historię o szefach, których zachowanie no powiedzmy delikatnie pozostawia wiele do życzenia. I ja będąc kierowcą na pewno też z takim kimś nie chciał współpracować i mi się wkurzał na tego typu zachowania. Do tego przejdę oczywiście. Ale razem z nim doszliśmy do wniosku, uprzedzając pytania, on z nami nie współpracuje z tego względu, że już jakiś czas temu porzucił w ogóle wizję taką, że tam jazda na weekendy, czy jazda w ogóle za granicę. On stwierdził, że po prostu, mimo że jest młodszy ode mnie, że się tam wypalił, nie ma już takiej wizji tego trackerskiego życia, że po prostu chce od 8 do 16, czy tam do 18 i wracać do domu, no i jeździ tam na dystrybucji mniejszą ciężarówką, jest codziennie w domu. Na tym mu zależało, no i taką pracę znalazł i jest zadowolony. W każdym razie z nim doszliśmy do takiego wniosku, że każda rozmowa kwalifikacyjna wygląda w sposób następujący. Jest coś takiego jak... Jest tak, że po prostu na dzień dobry, czy rozmowa telefoniczna, czy na żywo, kierowca nienawidzi swojego szefa, a szef nienawidzi przyszłego, powiedzmy, czy ewentualnego szefa, a szef już od razu nienawidzi kierowcy. Tak jest, bo każdy z nich patrzy na tego drugiego przez pryzmat wcześniejszych doświadczeń. Szef patrzy na kierowcę przez pryzmat tego, co mu nawywijali wcześniej kierowcy w czasie jego całej tam kariery prowadzenia firmy transportowej, a kierowca patrzy na szefa przez pryzmat tego, co jak on został potraktowany przez kogoś tam, czy jak jego koledzy zostali potraktowani, bo wiadomo, tak jak już wcześniej mówiłem, kierowcy ciężarówek to jest najbardziej plotkarska nacja, czy tam grupa społeczna, zaraz po pewnie kosmetyczkach i fryzjerkach, albo pewnie wyprzedzamy ich, bo mamy za dużo czasu wolnego i cały czas tylko słuchawka w uchu i się dzwoni po kumplach i gada. Więc taki kierowca idzie na rozmowę kwalifikacyjną, jest nabuzowany wszystkim tym, co tam jego koledzy, ziomeczki mu opowiadali o dziadach takich, srakich, owakich. No i potem z tego są takie sytuacje, jakie są. I powiedzmy nawet, jeżeli się uda się dogadać i zaczną współpracę, no to już od samego początku są jakieś tam zgrzyty, jakieś niedopowiedzenia, jakieś obrażania, jakieś tam, nie wiem, przeklinania. Także no... Nie wiem właściwie co tu zrobić w tej kwestii. Jedynie co można zrobić, no to po prostu przy każdej możliwej okazji tłumaczyć i opowiadać i po prostu mówić o tym, że trzeba być empatycznym w stosunku do drugiej strony. Sprawdzam, czy przypadkiem nie mam baterii za... Jeszcze jest. Empatia, czyli jeżeli dobrze pamiętam, współodczuwanie, czyli po prostu możliwość przyjęcia na chwilę punktu widzenia tej drugiej strony, w sensie kierowca, żeby potrafił zrozumieć swojego przyszłego szefa, czy tam obecnego szefa, a szef jako właściciel, żeby potrafił zrozumieć tego kierowcę. I powiem tak, na usprawiedliwienie może często jakiegoś głupiego zachowania właścicieli firm transportowych, czy jakichś tam głupich odzywek. To jest tak, że my, tak jak już wcześniej mówiłem, żyjemy między młotem a kowadłem, często z głową na pięku, po prostu przygotowaną do ścięcia. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że na pewno są tacy, którzy wiedzą wszystko i powiedzą tak, po pierwsze oszukujesz, bo na pewno zarabiacie miliony i sam sobie to wybrałeś i w ogóle wszystkich przewoźników to trzeba zabić. Tak jest, są tacy ludzie i mam wrażenie, że tacy ludzie na to by, nie wiem, otworzyli jakieś spółdzielnie kierowców i prowadzili w ten sposób transport i tam wszyscy kierowcy by byli zatrudnieni na najwyższą krajową, czy tam w ogóle by nie jeździli i mieli pieniądze za nic w tej spółdzielni kierowców, ale no jest taka sytuacja, jaka jest i to jest naprawdę, że po prostu
ktoś, kto zatrudnia kierowców od kilku lat i po prostu prowadzi ten biznes, nie tyle zatrudnia kierowców, tylko prowadzi ten biznes, w ogóle biznes w Polsce, jakąkolwiek firmę, jest tak trudno prowadzić, że po iluś tam latach, to człowiek po prostu już dostaje na głowę, jest taki już wypalony, jest taki okrzepły, powiedzmy, i jego pewne rzeczy nie ruszają. I jak on słyszy, że tam znowu kierowca mu tam chce wcześniej zjechać do domu, coś tam mu bręczy, kombinuje, no to on się wścieka, albo nie odbiera telefonu, albo nie wiem, rozłącza się za wcześnie, bo już ma tego po prostu po dziurki w nosie. No i może to nie jest przykład tego głupiego zachowania właścicieli firm transportowych, ale no chociażby, no nie wiem, może tak. Jeżeli tam szef wyzwania i mówi, żebyś jechał drogą taką i taką, no to ty dobrze, jesteś kierowcą, tam decydujesz i ty wiesz, że ta droga nie jest jakoś tam specjalnie, nie burzy to całej, powiedzmy, wizji pokonania tej trasy, ale ten szef się już denerwuje, bo spojrzał na GPS-a i zanim też to do końca przemyślał, no to już po prostu miał w głowie dziesiątki sytuacji wcześniej, gdzie gdzieś tam kierowca pojechał, nie zdążył, utknął, za dużo paliwa spalił, coś wywinął, bo nie jechał drogą taką, jaką powinien jechać. To wiadomo, że to może nie jest do końca taki dobry przykład i nie wiem, czy mnie rozumiecie, ale po prostu to czasami takie złe zachowanie właścicieli firm transportowych w stosunku do kierowców to po prostu jest wynikiem zmęczenia materiału, bo naprawdę my żyjemy pod ciągłym, potężnym stresem i teraz, jeśli chodzi o to współodczuwanie, wyobraźcie sobie, że zakładacie taką firmę swoją, macie zobowiązania, macie wobec banków, wobec firm leasingowych, wobec klientów. Ten sprzęt kosztuje nierzadko, wiadomo, no nie mówię o takich ciężarówkach starych, jak my mamy, ale jakiś tam nowy wóz, który może kosztować z naczepą, no nie wiem, prawie 500 000, towar drugie tyle. Oczywiście to wszystko jest poubezpieczane, ale zrozumcie jedną rzecz, jeżeli coś się wydarzy, to wszyscy będą dążyć do tego, żeby tego ubezpieczenia temu właścicielowi firmy nie wypłacić. Firma od ubezpieczenia towaru, nie wiem jak jest z leasingiem, nie chcę się wypowiadać, bo nigdy nie miałem takiej sytuacji i Pan Bóg da, nie chcę mieć. W przypadku jakiejś tam szkody całkowitej, uszkodzenia samochodu, jak wtedy się leasing zachowuje, czy szuka też dziury w całym, czy po prostu jakoś wypłaca odszkodowanie, czy podstawia nowy samochód, nie wiem. Bo niestety, dzięki Bogu, takiej sytuacji nie miałem, ale wyobrażam sobie jedną rzecz. Są zajebiste przestoje i zajebiste koszty po prostu jakieś dodatkowe w tej sytuacji, więc jest naprawdę o co się bać. Poza tym, jeśli chodzi o uszkodzenia towaru, no to jest, w każdym przypadku jest udział własny. Tam, nie wiem, z rzędu 5-10%, więc jeżeli włożymy jakieś bardzo drogie towary, no to możecie sobie wyobrazić, że taki właściciel firmy transportowej też musi te koszty ponieść od razu. I teraz firma transportowa, która ma dużo aut, no to dobra, ma duży obrót, ma jakieś troszeczkę spokojniejszą sytuację, jeśli chodzi o jakieś tam przestoje, ale znowu tych wszystkich sytuacji, takich mniejszych kosztów ma bardzo dużo i to się tak wszystko kumuluje, że tu opona, tu obrysówka, tu nie wiem, przerysowanie, tu jakaś awaria inna, tu ktoś się spóźnił, tu wywaliła się paleta, także możecie sobie wyobrazić, jak taki dzień w takiej firmie transportowej wygląda, bo tam zawsze coś się dzieje, zawsze. Także z tymi ubezpieczeniami to tak wcale kolorowo nie jest absolutnie. To nie jest tak, że jak jest auto ubezpieczone, czy towar jest ubezpieczony, to właściwie można z tym wszystkim robić, co się chce, bo właścicielowi i tak zaraz wypłacą i generalnie nie ma problemu. Tutaj jeden widz na kanale, Michał, nawet mnie prosił w komentarzu, opisywał w kilku komentarzach swoją historię. Znaczy może teraz jakoś to wszystko też zbierze i zrobi komentarz pod tym filmem i opisze tą całą sytuację, bo on tak tylko zdawkowo wspomniał o tym, że no kierowca, pijany kierowca zrujnował jego firmę, zrujnował mu życie. Właśnie pewnie podejrzewam przez to, domyślam się, że przez to, że albo rozbił samochód, albo rozbił i samochód i zniszczył towar, a przez to, że był pod wpływem alkoholu, mu ubezpieczalnia po prostu nie wypłaciła, bo to też jest taka klauzula. Tam wiem, że są tam jakieś niby możliwości wykupienia od alkoholu czy coś tam, ale nawet nie wiem, czy ja to mam, szczerze powiedziawszy, podejrzewam, że nie, to jest jakoś tam pewnie mega drogie. Nie wiem do końca, jak to jest w praktyce, bo też dzięki Panu Bogu nie miałem takiej sytuacji, ale o to chodzi właśnie, że każdy przewoźnik w takiej sytuacji może być i może stracić wszystko, może stracić po prostu wszystko w jednej chwili. I nie tam, nie tyle stracić wszystko, ale jeszcze po prostu dorobić się takich długów, że do końca życia nie będzie można ich spłacić, więc po raz kolejny powtórzę, oczywiście już zdaję sobie sprawę i na pewno jakiś komentarz będzie w stylu, a bo sam jesteś sobie winien, sami jesteście sobie winni, no tak, sami jesteśmy sobie winni, no. Wszyscy powinniśmy być kierowcami u kogoś, tylko u kogo? Pytanie u kogo? Niestety, no
Jest tak jak jest. Niektórzy mają marzenia, niektórzy chcą próbować coś stworzyć. Dla innych bardziej liczy się takie zwykłe, spokojne życie. Ja nie wiem, trudno powiedzieć, czy teraz, wiedząc co teraz wiem, czy jeszcze raz bym wchodził do tej samej rzeki, w sensie, czy jeszcze raz zakładałbym transport. Może właśnie bym założył, wtedy lepiej by mi poszło. A może jeździłbym u kogoś i się po prostu delektował, cieszył się z, po prostu z czystą jazdą, czyimś samochodem i w ogóle się nie przejmował jakimiś tam technicznymi sprawami, nie wiem. Mam nadzieję, że będę dobrze zrozumiany, bo kurczę, no nie wiem też, że się podjąłem w sumie tego gadania o tym, bo to tak chciałem połączyć. Po prostu wyszło to jedno z drugiego a propos zatrudniania nowych kierowców i po prostu ten moment zatrudniania i ta wojna, to chciałem o tym pogadać, ale no to jest naprawdę trudny temat i chodzi mi głównie o to, żeby po prostu pokazać, jak to może wyglądać z drugiej strony, w sensie, żeby kierowcy spróbowali trochę wejść w skórę tych złych, okropnych szefów, dziadów, a przewoźnicy też w skórę kierowców, żeby czasem też po prostu odpuścili i inaczej podeszli do danego kierowcy. Tylko tak jak mówię, zmęczenie materiału. Ktoś, kto miał przygody z pracownikami, dziesiątki przygód różnych, złych, gorszych, lepszych, no to potem też tak podchodzi, jest taki po prostu już tym wszystkim zmęczony, mówiąc wprost. No na przykład, bo powiem może, nie wiem, czy teraz mi się to wszystko przypomni, bo ja tych historii trochę miałem, od moich kolegów, historię kolegów i ich kierowców. No bo szczerze mówię, jakichś tam strasznych sytuacji poza jakimś tam nieporozumieniem czy jakimś tam pyskowaniem kierowcy, no to nie miałem, nie ten, który teraz u nas pracuje, tylko poprzednie jakieś tam dziwne zachowania, to już tam nie mówię, bo to są sytuacje takie normalne niestety w tej robocie, że się nie ma też co tam wielce rzucać, ale takie poważniejsze, no to opowiem kilka sytuacji, nie wiem, czy teraz mi się to wszystko poprzypomina, czy ewentualnie tam powiedzmy w kolejnym odcinku, jeżeli w ogóle taki powstanie, to opowiem, ale kolega właśnie, a propos zatrudniania świeżaka, zupełnie to jest też dobra w sumie historia, kolega zatrudnił faceta, który jeździł autobusami wcześniej, czy tam autokarami, nie wiem. I ten facet nie miał żadnego doświadczenia na zestawach. Miał prawo jazdy C+E, ale nigdy zestawami nie jeździł. Podobno było to jego marzenie, no ale ze względu na dom, rodzinę, wolał być codziennie w domu i wybrał jazdę autobusem. No i teraz już nie pamiętam dokładnie, czy oni jeździli w podwójnej obsadzie na noc, czy jeździli tak po prostu w ciągu dnia, ale coś około tygodnia, czy nawet więcej. No ten kolega jeździł, właściciel ciężarówki, jeździł z nim. Jeździł tą ciężarówką z nim, którą ten facet miałby jeździć potem, jak sam się przesiądzie. To był Dafik w automacie, 105. No i ten gość bardzo wydawał się być bardzo zadowolony. Tak notabene, zobaczcie, jak Renata do 70 zeszła, 24 tony, kurczę, trzebnica. No, ale dobra. Gość był bardzo zadowolony, cieszył się strasznie, taki zapał do pracy miał. Zdjęcia na Facebooka wstawiał, tam kumpel mówił, a taką maszyną będę jeździł, taki był zadowolony z tego Dafika. I nawet nieźle sobie radził, tam kumpel mówi, że owszem, wiadomo, tam no, był zielony z tym cofaniem, tam sobie uczył się, tam kumpel mu pokazał, ale on tak podobno taki był, że sobie wyszedł, zobaczył, poprawił na spokojnie, czy tak, że faktycznie można było mu zaufać, auto dać. I po tych dwóch tygodniach tam się ten kumpel zdecydował, że go puścił samego. No i on po kraju jechał. Zrobił tak, że wyjechał chyba jakoś tak to było, że to bardzo krótko, bardzo mało, on praktycznie pełnego kursu nie zrobił. Jakoś tak było, że wyjechał w poniedziałek po południu nawet. Tak, wyjechał w poniedziałek po południu i nie, rano wyjechał, zrobił króciaka w okolicy tam Poznania i potem miał ładować na następny dzień, na wtorek gdzieś tam okolice Radomia. No i załadował, no i pojechał. I wyobraźcie sobie, no tylko teraz nie jestem na 100% pewien, czy to była pierwsza, czy druga noc w trasie jego. W każdym razie krótki początek. On zadzwonił do tego kolegi wieczorem, takim dosyć późnym wieczorem. Zapłakany, totalnie zapłakany. Że on sobie nie da rady, że on musi wrócić do domu, bo teraz dopiero zrozumiał, jak bardzo tęskni za dziećmi. I on sobie tego nie wyobraża,
i on musi zjechać. Szlochając normalnie zadzwonił do tego kolegi, że córka ma dzisiaj imieniny, czy coś w tym stylu, mówi, i on po prostu tego nie zniesie. Dorosły facet szlochając powiedział, że musi zjechać do domu. No i wiecie, z jednej strony to piękna jest miłość taty do córki jak najbardziej, ale z drugiej strony to jest trochę takie przerażające, no bo wiedział, na co się pisze, wiedział, do jakiej pracy idzie, wiedział, jak to wszystko będzie wyglądało, a tu jest takie coś. No i kupel mówi, wiadomo, w ciężkim szoku, ale przede wszystkim się zdenerwował bardzo o niego, no bo to jest takie trochę dziwne, że w takiej sytuacji facet dzwoni szlocha, w ten sposób się zachowuje. I no i teraz mówi, co tu zrobić, czy po niego jechać, czy on sam zjedzie, czy co. No i tam kupel zaczął go uspokajać, mówi, dobrze, no niech pan to spokojnie, no to jutro pan przyjedzie do domu i rozwiążemy umowę, no nie ma problemu, to trudno, tylko niech pan się uspokoi, niech pan się wyśpi, jutro pan przyjedzie do domu. I tylko już tyle chodziło, już wpali ich o robotę, już tylko chodziło o to, żeby ten samochód bezpiecznie odprowadził do domu, no się okazało, że... No jednak, delikatnie rzecz ujmując, kierowcą dobrym nie jest, kandydatem dobrym na kierowcę. I teraz widzicie, i taki gość, taki szef, kolejnego kierowcę będzie przyjmował na rozmowę i już patrzy na niego przez pryzmat tej sytuacji. Ja, będąc kolegą tego przewoźnika, znam tą historię, też już na kolejnego nowego kierowcę patrzę przez ten pryzmat. Także rozumiecie, o co mi chodzi. Ja wiem, że to tak samo działa w kierunku, w drugą stronę, w sensie kierowcy mówią o szefach i potem kierowca idzie gdzieś tam na rozmowę i też już ma tam przed oczami jakieś historie. Także tak to wygląda. Druga taka historia, to teraz się przypomniało, inny kolega zupełnie. Wysłał samochód, ale to jest w ogóle on to miał mega przeboje po prostu. To jest starszy facet ode mnie i firmę prowadzi dosyć długo, bardzo długo prowadzi firmę, więc on już tych historii naprawdę ma dużo. I na jakim teraz jest etapie? Na takim etapie, że posprzedawał samochody, jeździ sam, nie chce już mieć nikogo z nich do czynienia. Tak to się niestety kończy. Bardzo często tak się to kończy. I raz kierowca mu się zatrudnił, pojechał do Hiszpanii. I w Hiszpanii samochód porzucił, bo po prostu poszedł do pracy do Hiszpana. Nie wiadomo, czy dostał tam propozycję takiej pracy, czy już było to z góry zaplanowane, cała operacja, ale pierwszy kurs i zostawił wszystko. I tutaj wiadomo, że ktoś powie, bo tak jak są takie sytuacje, to właśnie zaraz na forach, zaraz ludzie piszą, no, czyli dziad mu nie zapłacił, czyli dziad coś tam, dobrze mu zrobił. No właśnie, to było tak szybko, że nie miał tak naprawdę szansy nic mu zrobić, szczerze powiedziawszy. Jeszcze nie było na to czasu, nawet nie było czasu, żeby mu pieniądze wypłacić. Po prostu ten gość, zamiast wydać pieniądze na autobus, czy tam pociąg, czy samolot, po prostu stwierdził, że pojedzie czymś zestawem i go porzuci tam. Tyle dobrego z jego strony, że kluczyków nie wrzucił do baku. Bo oczywiście sprawa skończyła się na policji, sprawa skończyła się w sądzie. Sąd nałożył karę na tego kierowcę na pokrycie kosztów niedostarczenia ładunku, paliwa, powrotu samochodu, bo to wiadomo, trzeba było ten samochód jechać, ściągnąć go. Sąd osądził jego winę, a kierowca spłaca teraz przez ileś tam, już nie wiem, lat, 10 zł miesięcznie. Także no, po raz kolejny próbuję wam powiedzieć. Pomyślcie, postawcie się na miejscu tego gościa. Ten sam facet, historia taka. Kierowca wraca z zagranicy i teraz a propos właśnie patrzenia na GPS-ie, że szefowie was tam na GPS-ach śledzą, nie? Czy tam nas. Kierowca wraca z zagranicy. Zatrzymuje się blisko miasta, w którym jest baza tego przewoźnika. Jakieś około 50 km. Zatrzymuje się w piątek. Gdzie ten szef wie, że on po prostu ma zjechać do domu, prawda, na bazę i do domu. Jest sobota, on cały czas stoi, sobota popołudnie, cały czas stoi, nie odbiera telefonu. Co się okazuje? Okazuje się, że kierowca postanowił w ten sposób z przytupem zrezygnować z pracy i wydać gdzieś pieniądze firmowe, tam nie wiem, 1000 czy 1500 zł pieniędzy firmowych, takich wiecie, za skórniaków na trasę, w domu publicznym. No i tam sobie w tym domu publicznym tak zabalował do następnego dnia. Także nie możemy się też dziwić, że potem się na tego GPS-a patrzy, gdzie ten nasz samochód jest, gdzie ten dobytek, no bo ktoś może sobie teraz, nie wiem, za nasze pieniądze balować albo coś w tym stylu. Ja też zawsze
mówię w ten sposób, że to nie tyle, że dla kontroli, tylko patrzysz dla bezpieczeństwa, co z tym tempomatem jest. Tylko dla bezpieczeństwa, bo wiadomo, też nie zawsze jest tak, że jak samochód gdzieś stoi w dziwnym miejscu, to znaczy, że to jest wina kierowcy i kierowca sobie jakieś tam balangę urządza, mogło się coś stać, wypadek, awaria, napad, nie wiem, no różne rzeczy, także też nie można mieć wiecznie pretensji, jak tam szef zadzwoni i zapyta, czy wszystko ok, co, dlaczego tam stoi, no bo to niekoniecznie musi być z sytuacji, niekoniecznie musi to wynikać z tego, że tam szef jakąś tam nadmiernie chce kontrolować. No. Także tak to wygląda, no, dużo, dużo tych przykładów, potem też przykład jest cała historia, samochód porzucony na moście, na wjeździe do miasta, po prostu kierowca też porzucił samochód, szef został obudzony telefonem z policji rano, dlaczego samochód stoi na środku wiaduktu, się okazało, że po prostu kierowca porzucił pracę w ten sposób. No. I tak naprawdę, tak właśnie też Michał o tym, ten, który tutaj pisał ten komentarz i mówię, mam nadzieję, że dokładnie opiszę historię w komentarzu. I właśnie kierowca jest bezkarny w tym momencie i to jest takie, w ogóle pracownik może narobić mega szkód nie tylko tam w transporcie, ale tak naprawdę potem jest bezkarny, no bo co, no sąd osądzi jego winę, majątku może nie mieć i tyle. Też jest taka sytuacja, że bardzo często tacy pracownicy, to jest nie tylko moje zdanie, ale też tam też kilku przewoźników, tak się też w ten sposób powiedziało, tacy, którzy najgłośniej krzyczą o tym, jak bardzo źle mają wypłacone wynagrodzenie, jak niskie i jak w ogóle nieodpowiadające do warunków pracy, to najczęściej mają jakieś mega alimenty zasądzone i w ogóle sobie nie życzą, żeby pieniądze na konto wypłacać, no bo im komornik zabierze, tak? Na przykład kolega też właśnie miał, to jeszcze inny kolega miał takiego gościa, znał go, po prostu wcześniej był kierowcą u kogoś innego, a on był podwykonawcą na tej samej firmy i tam się znali. I potem ten ktoś po jakimś czasie, bo wszystkich tych podwykonawców przerobił, już nie miał gdzie pracować, wszyscy byli źli, zgłosił się do tego mojego kolegi, a kolega był w sytuacji podbramkowej, nie miał kierowcy, mówi, no dobra, no to spróbuj, przyjechał, papiery podpisał, umowę już normalnie dał, dokumenty wszystkie tam, dowód osobisty i tak dalej, no i przyjechał do roboty, po prostu przestał odbierać telefon następnego dnia. I właśnie ten gość też, po prostu alimentów tyle, że w ogóle tam nie ma sensu, żeby mu wypłacać pieniądze na konto, ale też zawsze najmądrzejszy, najlepszy i wszystko wie. Ale dobra, to jest tam takie już też, może za dużo gadam w tym momencie. Podkreślę jeszcze raz, ja już teraz to chyba ten odcinek zakończę, ale no będę gadał jeszcze o tych szefach złych, bo to też nam mam powiedzmy kilka historii w zanadrzu. No będę próbował jeszcze pogodzić, bo podejrzewam, że to co teraz mówię, to bardziej rozjuszy niż, chociaż mam nadzieję, że kilku faktycznie kierowców sobie tak usiądzie, pomyśli na spokojnie, no, faktycznie, no może nie trzeba tak od razu źle oceniać na dzień dobry, bo po prostu ten mój przyszły szef, czy ten mój szef, to miał tyle historii, tyle miał złego po prostu w przeszłości, że faktycznie może trzeba być wyrozumiałym, jeżeli czasami zbyt nerwowo zareaguje. I tyle, i być takim bardziej empatycznym. No i mam nadzieję też, że przewoźnicy w drugą stronę też będą bardziej empatyczni w stosunku do kierowców i też zrozumieją, bo myślę, że tak jak ja, który jeździ, no to też dużo rzeczy po prostu, no wiem, potrafię się postawić w miejscu kierowcy, który jest, o tym ostatnio mówiłem, zmęczony, zdenerwowany. No i to też jest inaczej niż ktoś, kto tam tylko, nie wiem, kupił auta i gdzieś siedzi za biurkiem i nie miał styczności, to jest taka może moja obserwacja, ale kiedyś siły transportowe powstawały tak, że faktycznie zaczynał właściciel, jeździł sam ileś czasu, potem dokupował jeden, drugi, trzeci, czwarty samochód, no a teraz już będąc dojrzałym człowiekiem już nie jeździ, zatrudnia kierowców, ale zna to po prostu, zna to od podszewki. Może są takie przypadki, że mimo że jeździł, to po prostu już też od najzwyczajniej w świecie zapomina. Już po tylu latach znowu siedzenia za biurkiem i walki z kierowcami, tak, wiecie, zdalnej, to też już inaczej się zachowuje. Ale mam takie wrażenie, że w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo takich firm, które nie wiadomo skąd się biorą, jest jakaś tam spółka z kapitałem, nie wiem, czy to jest jakaś prania brudnych pieniędzy, czy po prostu ktoś, kto sobie tak nie do końca zdaje sprawę, w co wchodzi, wezmą 30 samochodów naraz w leasingu, w jakimś wynajmie, zatrudnią kierowców,
ruszą z tematem, a potem się okazuje, że na nic nie starcza, że obrót nawet nie wystarcza, bo to wszystko takie koszty generuje, że to potem właśnie na kierowcach żerują, jakieś tam, nie wiem, pensje nie wypłacają, czy te samochody, mimo że nowe, są tam jakoś, nie wiem, no, traktowane w nie taki sposób, jaki powinny być traktowane. Może to akurat zły przypadek, no bo jak się na 3 lata weźmie nowy samochód, to przez te 3 lata raczej spokój, nic tam się nie dzieje, no ale w stylu właśnie jakieś tam, nie wiem, ograniczenia prędkości, nie jeździ mi więcej niż 80, albo jakieś tam telefony w stylu, bo to właśnie też jeden z tych historii, kolega mi opowiadał, jego brat miał z kolei taką sytuację, że dzwonił do niego szef firmy, tego właśnie, tego typu firmy, takiej firmy, no i tej firmy już nie ma notabene, ja tam, to jest ciekawa sytuacja, ale nie mogę mówić za bardzo. Firma była i się zmyła, 50 samochodów, nowych samochodów, ale się okazało, że jednak się nie opłaca i się zmyła jakaś spółka. Nie wiadomo, co, jakie pozostawiła po sobie po bojowisko, w sensie nieopłacone wynagrodzenia, czy niewypłaceni podwykonawcy, czy leasingi, czy co. Nie? To tam nie wiadomo, co się stało. W każdym razie tam były auta w wynajmie i tam właściciel dzwonił, czy tam jakiś kierownik dzwonił do kierowców i mówił, że ma za długo stoi na włącznym silniku, bo to jest samochód z wynajmu i on, to nie interesuje, czy tam będzie turbo się chłodziło, czy nie, czy co, czy akumulatory się ładowały, po prostu on ma odpalić samochód i jechać, a jak zatrzyma się, to ma wyłączyć i po prostu chodzi tylko o to, żeby paliwa najmniej palił. I także tu też, no, ja rozumiem, że właśnie kierowca ma takie przeżycia z takimi idiotami, bo to naprawdę inaczej nie można nazwać jako przewoźnik, bo przecież to są idioci po prostu tacy, którzy nie znają tej roboty od podszewki, nigdy sobie rąk smarem nie ubrudzili, ani w trasie kilometra nie przejechali, ale właśnie potem wydzwaniają i kogoś, kto w drodze żyje, uczą i takie durnowate właśnie jakieś w stylu wyłącz silnik od razu, bo to są oszczędności paliwa, no to się nie dziwię, że potem się kierowcy wkurzają. Tylko mówię, po raz kolejny powtarzam, po prostu musimy jedni na drugich patrzeć bardziej przychylnie i próbować postawić się na miejscu tego drugiego. I tak na przykład ja, będąc kierowcą i przewoźnikiem, no to ja rozumiem, że na przykład jak przekazuję kierowcy dyspozycję, że w czwartek ma gdzieś tam dalej jechać i on się na przykład denerwuje, że nie wróci na weekend, no to jeden powie, no kurde, bo ty pieniądze za nich chcesz brać, jedź, musisz jechać. A ja go zrozumiem, bo ja też wiem, jak ktoś by mi powiedział, czy jak ja sobie sam teraz, na tym przykładzie, nabrałem sobie roboty i się denerwowałem, że na ten weekend zjadę. No i potem wiadomo, człowiek chce przetłumaczyć, no dobra, trudno jest, jak jest, taka robota. No to jest taka robota i niestety nie pewnych rzeczy się nie przeskoczy, to nie jest praca od 9 do 17, tylko no jest robota, póki się jej nie zrobi. No i, ale jak mi kierowca się denerwuje i tam mówi, o Jezu, ja nie zjadę na weekend, no to powiem po pierwsze, że tam czy tam na sobotę, teraz już na weekend to zjeżdżamy, nie ma opcji, tylko teraz kwestia soboty jest, no. To powiem na spokojnie, no raz się zdarzy tak, raz tak, teraz był pan w domu, nie wiem, 2-3 dni w tygodniu, bo teraz tak się zdarza, że naprawdę jesteśmy wszyscy w sumie często w domu, a jak się zdarzy, że pan przyjdzie w sobotę, ale niech pan się nie przejmuje, bo przecież jest, to nie jest taki kurs, że jak się nie uda, to nawet trochę pan przegnie najwyżej, żeby zjechać do domu jak trzeba, no trudno, no tam ja też nie będę. Wiadomo, to nie zawsze, ale jak wybrać na jakiś dłuższy czas, tą godzinę, żeby podjechać do domu, się przewali, no to trudno. To już lepiej być w domu, niż stać się tą godzinę od domu w piątek, bo ja też bym nie stał po prostu, najzwyczajniej w świecie, więc no... Chodzi po prostu o tą empatię, o to zrozumienie, tak jak ktoś tak właśnie, jak kierowca mówi, no to nie wyzywać od razu, tylko próbować się postawić w tej sytuacji, no też każdy chce do domu zjechać, prawda, więc no... Albo jak jest sytuacja tego typu, że na międzynarodówce kierowca nie zjedzie na weekend, na przykład, taka sytuacja się wydarzy, no to jest kierowca też musi zrozumieć, że to nie jest, że to jest taka branża, że to jest transport, tak jest, że czasami się może tak wydarzyć, ale właśnie też powinien ten postawić się w tej sytuacji i wiedzieć, jaki to jest ból, no, każdy właśnie niech sobie wyobrazi, no kurde, nie ma nas cały tydzień w domu, jest jeden weekend, czekamy jak cholera, czy nawet co dwa, czy co trzeci weekend i chcemy do domu zjechać i nagle się okazuje, że nie można, no to przecież to szlak człowieka może trafić i to nie dziwię się wściekłości kierowcy w tym momencie. I to, co, jak to można załagodzić, jakąś dodatkową premią, jakąś tam zwykłą gadką, po prostu normalnie porozmawiać, zapłacić więcej, czy obiecać, dobra, to jak teraz pan został na weekend, jest taka się dupa zrobiła, no to zrobimy tak, że pan przyjedzie, nie wiem, zamiast piątek, to w czwartek do domu, czy tam w czwartek rano i już pauza i nie będzie wyjazdu, powiedzmy, no jakieś tam krótsze kółko w przyszłym tygodniu, żeby to jakoś obrobić, to odrobić. Jakoś w ten sposób trzeba działać, nie można robić tak, że od razu też z takiej pozycji siły, jak się panu nie podoba, to niech się pan znajdzie inną pracę.
Tak też nie można. Także mówię, no jest w dwie strony to wszystko działa. Myśmy taką sytuację mieli raz, bo przedtem, tak jak mówię, kierowca cały czas jeździł normalnie na zagranicę i wyjeżdżał, takie kółka tygodniowe robiliśmy do Belgii z powrotem. I była taka sytuacja, że i tak nie było ładunku, denerwowaliśmy się, czekaliśmy i w końcu się trafił ładunek od firmy, gdzie bardzo często ładunki braliśmy, wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni. Ładunek miał być w piątek rano i... Nie, przepraszam. W czwartek po południu miał być załadunek i... no i w piątek po południu w domu, bo to nie było tak daleko. No a w czwartek się okazało, że nie załadowali, że trzeba czekać do piątku. W piątek rano załadowali i już byśmy szczęśliwi, naprawdę byśmy szczęśliwi, że... Mimo, że jest późno i prawdopodobnie kierowca zjedzie w sobotę rano, no to jest najważniejsze, że jest ten ładunek i że w ogóle na weekend przyjedzie. I wyobraźcie sobie, pierwszy raz w życiu taką sytuację miałem. Nie słyszałem, żeby też takie coś się działo, że po prostu po załadunku, jak kierowca już poszedł po dokumenty, się zrobiła w ogóle godzina 13 z tego wszystkiego, żebyśmy pewni, że jest sprawa załatwiona, poszedł po dokumenty, to kierownik magazynu powiedział, że jednak przeliczyli stany magazynowe i stwierdzili, że jak ten transport wyślą, to stany magazynowe będą zbyt niskie i polityka firmy na to nie pozwala i nakazali samochód rozładować i zostaliśmy bez roboty. I w piątek o godzinie 13, mimo że po prostu poruszyłem niebo i ziemię, dzwoniłem wszędzie, gdzie to możliwe, w ogóle potem właśnie przez tę akcję między innymi nawiązałem współpracę ze spedycją, z którą potem mega żałowałem, że współpracowałem. To właśnie to była jedna taka sytuacja, że niestety kierowca na weekend nie zjechał, no ale potem, tak jak mówię, przyjechał w środę i już został do końca tygodnia. W środę wieczorem w domu już został do końca tygodnia. To była taka sytuacja niestety. Jedna taka sytuacja. Na tym moście stoi jakiś track spotter, czy co to jest, czy rowerzysta, czy będzie kamieniami rzucał. Rowerzysta. No, także niestety, albo stety, sytuacje są różne i przede wszystkim trzeba podchodzić empatycznie, już się powtarzam, ale myślę, że ten temat tego wymaga, żeby jakoś tam załagodzić emocje. Bo jak takie tematy się porusza, to każdemu zaraz przychodzą właśnie do głowy historie znacznie gorsze niż te, które ja tutaj przytaczam. I z jednej i z drugiej strony, no jak są takie historie, to się też budzą emocje. Dobra, zróbmy tak, na pewno coś tam się pewnie mi jeszcze przypomni na kolejny tydzień, to będę o tym gadał później, bo teraz już mi się znowu kamera rozładowuje. Już tam dzisiaj już więcej gadać nie będę. Podsumowując tą trasę, podsumowując to kółko, znowu dużo nagadałem. Mam jeszcze 100 km do celu. Właśnie tak jak denerwowałem się strasznie, że... Znaczy strasznie, no nic takiego by się nie stało. Po prostu się denerwowałem, gadałem, że nie ogarnę tych rozładunków. Dzisiaj nie uda się załadować i zjadę jutro. Albo w ogóle, że nie załaduję i zjadę w piątek. Udało się, jedno i drugie. No i też sobie nabrałem znowu roboty na piątek. No ale sytuacja jest taka, jaka jest. Że no jechać trzeba, bo tata ma w piątek wolne, tam ogarnia przy samochodach, będzie robił po kolei to, co trzeba. Kierowca też jeszcze jedzie w piątek kółko w tej z powrotem. Dzisiaj jest w domu, dzisiaj są już wszyscy w domu na ten moment, tam wcześniej skończyli, ja jeszcze jadę, no ale święto wszyscy mamy w domu, tylko właśnie ja i kierowca będziemy pracować w piątek. No tak się akurat udało po prostu, że te samochody, które w sensie i mój, kierowcy akurat no, tak pasowało, żeby podjąć kolejne ładunki. Tata załadował, ale dopiero na poniedziałek i w piątek robi rzeczy serwisowe przy osobówkach i przy ciężarówkach, przy naczepach głównie, bo ciężarówki będą w trasie, tylko jego będzie. W sumie się udało, no ale no, ja pracuję tak, że w piątek wyjeżdżam rano i będę robił pauzę w trasie. W nocy ściągał, w nocy ładował i w sobotę rano dopiero tam, czy pewnie przed południem dopiero, bo w sobotę rano to ja będę prawdopodobnie ładował. Więc w sobotę przed południem będę w domu. No ale no niestety, tak jest. Jak jest, nikt sobie tego... Znaczy no, ja sobie to sam wybrałem, więc nie mogę powiedzieć, że sobie nie wybrałem. No wybrałem sobie taki los i dobra, mniejsza. Także tak to wygląda. Koniec odcinka, którego chyba wyemituję. I chyba, no nie wiem jak to się wszystko ułoży, jeśli chodzi o chęci, będę nagrywał pewnie od tej kolejnej trasy. W ten piątek nam na kolejny tydzień już coś tam będę nagrywał. Dobra, to na razie.